Cześć, witam wszystkich. Od ostatniego tygodnia udało mi się zrobić pewien niewielki progres przy Skorpionie. W przypadku budowy takich dużych modeli, chyba takie małe progresy, nomen omen, może kiedyś progresa skleję na kanale, jeśli znajdę jego model w skali 1 do 72. Może. To taki żart. Ale może zrealizuję. Takie właśnie niewielkie partie materiału. Praca takimi niewielkimi partiami chyba jest najlepszym rozwiązaniem, więc zapraszam na kolejny etap relacji. Poczyniłem kolejne postępy w malowaniu. Tym razem postanowiłem zróżnicować nieco strukturę kadłuba. Okręty klasy Skipjack, zresztą nie tylko one, miały to do siebie, że dość szybko blakły i w efekcie ten czarny robił się taki szary. Użyłem więc Mr. Hobby Czysta 1, aby zasymulować ten efekt. I właśnie oto widzicie, jak ta procedura nanoszenia tej farby przebiega. Czasem zdarzało mi się, że w niektórych miejscach było jej więcej, w niektórych mniej, ale na koniec jakoś udało się to wyrównać. Oczywiście, chwytając model, trzeba się wcześniej upewnić, że farba już wyschła. Ale taka farba schnie bardzo szybko, więc nie było problemu. Różnego rodzaju otwory konstrukcyjne, takie jak drzwi czy różne wywieczniki, starałem się oznaczyć mocniej tą farbą, a później nanieść ją pozostałe miejsce, tak żeby ten efekt nie był zanadto taki wybijający się. Nie wygląda to może zbyt pięknie, no ale cóż poradzić. One naprawdę tak wyglądały, możecie zobaczyć na zdjęciach, chociażby tych w pierwszym odcinku. A potem, kiedy góra była gotowa, zabrałem się za różnicowanie dna. Tutaj po prostu zrobiłem mieszankę z farby bodajże Mr. Hobby 29 Hard Red i po dodaniu pewnej dawki innych kolorów naniosłem to na spodnią część kadłuba. Ten efekt nie jest może tak mocny jak na górze, ale myślę, że w ostatnim etapie, kiedy będą nanoszone jeszcze dodatkowe elementy łosza i tak dalej, będzie bardziej widoczny. Anteny i peryskopy zostały potraktowane tak samo jak góra kadłuba Mr. Hobby Czysta 1. Tutaj akurat można było w miarę wygodnie chwycić, bo wszystko, znaczy górna część była malowana innym kolorem, więc nie było potrzeby pokrywania całości. A tutaj najprawdopodobniej chrapy okrętu i tutaj ta część wymagała pomalowania na srebrno i w tym celu użyłem znowu Extreme Metal z AK Interactive. Mimo że nie nanosiłem dedykowanego podkładu, i tak spisały się bardzo dobrze. W podobny sposób potraktowałem przejściówki podstawy anten. Tutaj nie nanosiłem maskowania, bo założyłem sobie, że później maskowanie będzie w następnym etapie. A ten pierwszy srebrny nałożę bez niego.
Malowanie w ten sposób wymaga później zrobienia pewnych korekt, ale nie jest to zbyt trudne. Zwłaszcza jeżeli mamy aerograf z taką duszą 02, 015, jak w tym przypadku, jest to jak najbardziej technicznie możliwe. W następnym kroku pomalowałem pozostałe elementy, tym razem na biało. Oczywiście farby podam Wam w opisie. No a teraz dwa zdjęcia i podsumowanie już chyba przedostatniego etapu budowy. No i na dzisiaj to już wszystko. Długo nie było, więc mógłbym może jakoś to przewlec, ale nie będę przewlekał. Powiem tylko, że mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu uda się skończyć Skorpiona. Więc z tego miejsca dzięki za oglądanie, dzięki za wszystkie lajki, łapki w górę, za wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze, wszystkie pomysły, jakie mi podrzucacie na kanał. No i do zobaczenia w tym, że w przyszłym tygodniu mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i będziemy się wtedy widzieli. Dzięki, trzymajcie się, cześć!